Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Od kwietnia tego roku mamy nowy system, Krajowy System Informacji Dronowej. W ramach tego systemu możemy m.in. zarejestrować siebie jako operator czy pilot, latać legalnie, przejść podstawowy egzamin A1-A3, zrobić sobie testy, a także w ramach tego też sprawdzić strefy, zgłosić lot i tak dalej. Jest funkcji dosyć dużo i dzisiaj w tym odcinku chciałem odpowiedzieć na pytanie, jak latać legalnie. Otóż po rejestracji na stronie i też po uzyskaniu numeru operatora i numeru pilota możemy oznaczyć swój statek powietrzny. Trzeba zapoznać się z instrukcją obsługi. Jeżeli latamy czymś większym niż 250 gramów, to trzeba przejść taki kurs A1-A3. On jest bezpłatny online i w tym materiale przejdę z Wami i zobaczymy sobie, jak ten kurs wygląda. Postaram się Wam też skomentować go, dlatego że jest to taka sucha strona, na której nie mamy właściwie żadnych elementów, które bardziej angażują, czy nie mamy komentarzy, więc postaram się Wam przybliżyć z perspektywy tych doświadczeń, które posiadam w tej chwili. Myślę, że to będzie fajna sprawa. Zapraszam Was do tego materiału. Mamy oznaczone poszczególne elementy tego kursu na osi czasu, więc możecie przechodzić sobie też stosując te skróty i przejść do elementu, który Was interesuje. Zapraszam na ten materiał, mam nadzieję, że on będzie dla Was pomocny. Przechodzimy zatem dalej. Żeby legalnie latać dronem, trzeba w pierwszej kolejności, oczywiście warto przeczytać instrukcję obsługi, czy też trzeba drona po zakupie, ale jeżeli chodzi o rejestrację i wyrobienie sobie profilu pilota, operatora na stronie drony.gov.pl, trzeba właśnie wejść na tę stronę i zarejestrować się. Rejestrujemy się, podajemy podstawowe dane nasze, czyli e-mail, numer telefonu, akceptujemy warunki użytkowania. Ważne, żeby sobie zobaczyć, z czym się to wiąże, zanim je zaakceptujemy, a następnie tworzymy konto. Jeżeli stworzyliśmy konto i nie mamy profilu ani pilota, operatora, trzeba to zrobić tutaj krok po kroku, czyli najpierw sobie zweryfikujemy te nasze dane, a później założymy profil pilota i operatora i na tej bazie będziemy już mieli dane i kolejnym krokiem będzie przejście do modułu e-learningowego. Moduł e-learningowy daje nam to, że możemy zrobić sobie bezpłatne uprawnienia A1-A3, które dają nam możliwość właśnie latania dronami do 900 gramów w ramach kategorii otwartej. Jak widzicie, cały ten program, tak, usługi cyfrowe dla BSP, jest podzielony na kilka części. My w tej chwili jesteśmy w części rejestracja użytkownika, czyli e-rejestracja. Mamy możliwość też korzystania z portalu administracyjnego, gdzie można swoje dane sprawdzić, gdzie można przenieść z ULC, jeżeli ktoś miał wcześniej profil na profilu czy na serwerze Urzędu Lotnictwa Cywilnego, i następnie przejdziemy do e-learningu, i to jest chyba najważniejsza sprawa w tym odcinku, dlatego że zrobimy sobie uprawnienia A1, A3. Prosta rzecz. Przechodzimy w takim razie do e-learningu. To szkolenie jest dostępne dla osób, które mają zatwierdzony profil pilota w Krajowym Systemie Informacji Dronowej, czyli to, co pokazywałem przed chwilą. Po zakończonym tym kursie A1, A3 można przystąpić do testów. Te testy można wielokrotnie zdawać, jeżeli ktoś ma wątpliwości, może sobie takie testy zrobić parę razy, ale ja Was teraz poprowadzę przez cały kurs, mam nadzieję, że to będzie w miarę przyswajalne. Można też przewijać sobie na pasku dolnym nawigacji, żebyście przeszli do poszczególnych działów. Tutaj widać jest tak, początek, czyli wstęp, następnie mamy przepisy prawne, przed pierwszym lotem procedury, lecimy, czyli podczas lotu, i zakończenie z podsumowaniem. Jedziemy dalej w takim razie. Kurs, który realizujemy, jest przeznaczony dla osób, które skończyły 16 lat, czyli to jest limit w Polsce. Wiadomo, że małymi dronami można latać też pod opieką osób dorosłych, czyli jak masz 14 lat, ukończyłeś 14 lat, możesz pod opieką osób dorosłych latać, ale tutaj, jeżeli chodzi o oficjalną rejestrację i wyrobienie sobie uprawnień A1-A3, od 16
roku życia. Ten kurs przygotowuje do wykonywania podstawowych lotów w zasięgu wzroku, czyli wzbijamy się w powietrze dronem i latamy sobie na taki dystans, gdzie go widać. Wiadomo, że większe drony widać bardziej, lepiej, więc to też może nam określić samą odległość. Zwykle przyjmuje się rzecz do 500 metrów, w zależności oczywiście od miejsca, z którego startujemy. Dowiemy się, gdzie możemy latać zgodnie z przepisami w sposób bezpieczny, tak żeby nie narażać życia i zdrowia swojego i innych osób znajdujących się w pobliżu. Certyfikat, który otrzymamy po ukończeniu kursu, czyli po zdaniu tych testów, jest ważny na terenie Unii Europejskiej, a także Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Fajnie, szczególnie Islandia jest bardzo, zresztą Norwegia też, popularną miejscówką, do której się lata. Jeśli kiedyś pilotowałeś drona, pamiętaj, że od 31 grudnia obowiązują nowe przepisy 2020 w Unii Europejskiej. To prawda. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do następnej lekcji. Pilot bezzałogowego statku powietrznego musi wiedzieć, że instytucją Unii Europejskiej, która nadzoruje przestrzeganie przepisów, jest EASA, czyli Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, tak? European Union Aviation Safety Agency. Agencja Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa lotniczego. Tak, i w Polsce mamy też jeszcze Urząd Lotnictwa Cywilnego, który wydaje na przykład wytyczne prezesa i też mamy Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która też ma nam zarządza przestrzenią powietrzną, tak? Czyli urząd nadzoruje całą kwestię lotów cywilnych, natomiast PAŻP nadzoruje polskie niebo. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ona jest też zwana PANSA. Pilot bezzałogowego statku powietrznego powinien także znać obowiązujące przepisy i mamy tutaj dwa rozporządzenia Unii Europejskiej, 947 z 2019 i 945. Przepisy i procedury dotyczące eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, a tutaj mamy bezzałogowe systemy powietrzne oraz operatorzy bezzałogowych statków. Są też wytyczne prezesa, tak jak mówiłem wcześniej, i na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jak teraz klikniemy w ten link, to nas przeniesie do strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego, gdzie można sobie ściągnąć i zapoznać się dokładnie z tymi aktami prawnymi, więc troszeczkę tego jest i tych wytycznych też jest. Jeżeli chodzi o ostatnie wytyczne, one pochodzą z 11 maja 2023. Jeżeli chodzi o scenariusze standardowe, to są wytyczne prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czyli wiemy już, w którym miejscu można do tego przejść. Przechodzimy w takim razie do następnej lekcji i teraz jeżeli chodzi o kategorie lotów, nas najbardziej interesuje kategoria otwarta. Jest jeszcze oprócz tego kategoria szczególna i certyfikowana. I o co tutaj chodzi? Te kategorie lotów, one podzielone są względem ryzyka, czyli im mniejsze ryzyko, tym mniejsze wymagania. Kategoria otwarta to są loty o małym ryzyku, w zasięgu wzroku drony zwykle nie ważą więcej, czy nie powinny ważyć więcej niż 25 kg, latamy do wysokości 120 metrów. I to są te główne wytyczne. Dzieli się ta kategoria otwarta na trzy podkategorie, A1, A2 i A3. I teraz robimy sobie uprawnienia na A1 i na A3. A2 wymaga jeszcze kontaktu z ośrodkiem szkoleniowym i zarejestrowania i opłaty. Nie jest to duża opłata, ale dzięki temu możemy latać cięższymi dronami niż 900 gramów. Pilot wykonujący operację z użyciem bezzałogowego statku powietrznego w kategorii lotu zapewnia, aby dron utrzymywał bezpieczną odległość od osób oraz aby jego lot nie przebiegał nad zgromadzeniami ludzi. Czyli obecnie nie możemy latać nad na przykład koncertami, jeżeli chodzi o kategorię otwartą, nad na przykład biegami ulicznymi, tak, czy imprezami plenerowymi. Można latać z boku, trzeba zachować bezpieczną odległość, ale nie bezpośrednio nad tłumem ludzi, gdzie ludzie nie mogą nam uciec, tak? Jeżeli chodzi o kategorię szczególną, to są loty czy operacje bezzałogowym statkiem powietrznym o średnim poziomie ryzyka. Czyli wiadomo, że już coś się dzieje tam i trzeba do tego wyrobić sobie STS, to jest unijny scenariusz standardowy, lub NSTS. To jest narodowy scenariusz standardowy. My w tej chwili korzystamy, osoby, które miały wcześniej NSTS,
jeszcze do końca 2025 z bardziej łagodnych przepisów w ramach NSTS 01 niż STS obejmuje. Takie kompetencje można sobie wyrobić, aczkolwiek to już jest kurs, który trzeba przejść, zarejestrować się i kosztuje około mniej więcej 1000 zł. Taki kurs na NSTS. Mamy też kategorię certyfikowaną, tą trzecią. To jest kategoria, gdzie są na przykład bezzałogowe taksówki albo przewóz materiałów czy przemieszczanie materiałów niebezpiecznych osób, duże drony nad miastami, czyli to jest duże ryzyko, to jest najrzadziej wykorzystywana kategoria, bo jest duże ryzyko i zwykle to są jednostkowe sprawy. Po co jest ten podział? Abyśmy latali bezpiecznie, zgodnie z przepisami i zaplanowanymi trasami. Dlaczego? To jest też wygodne dla instytucji, które nadzorują niebo czy ruch lotniczy, bo większość lotów odbywa się misji w kategorii otwartej, w A1, gdzie jest niskie ryzyko, lekkie drony, latają w zasięgu wzroku, niewiele się może wydarzyć, prawda? Natomiast szczególne już jest troszkę większe ryzyko, musimy uzyskać zezwolenie na operacje w kategorii szczególnej i tak dalej, więc tam są wymagania troszkę większe, a jeżeli chodzi o certyfikowane, no to tak jak transport, czy przenoszenie czegoś, czy taksówki bezzałogowe, no to wiadomo, że to już jest kwestia certyfikowania, badań i tak dalej, wiele zachodów i tutaj mamy po prostu mniej takich wydarzeń, mniej się dzieje w tej kategorii. O czym tutaj jeszcze jest mowa, że nie możemy latać nad zgromadzeniami, no to ja już o tym mówiłem, w ramach kategorii otwartej. Dopuszczalny jest chwilowy przelot nad ludźmi w A1, jeśli niespodziewanie pojawią się w trakcie lotu. Pod kategorię A2 możesz latać blisko ludzi, minimalna odległość to jest 30 metrów lub 5 metrów, jeśli dron posiada od ludzi, jeśli dron posiada ograniczenie lotu, prędkości lotu, czyli na przykład przejście w tryb cinematic czy tripod umożliwia nam ograniczenie prędkości lotu, na przykład do 1 metra na sekundę. No i A3 możesz latać zachowując minimalną odległość nie mniejszą niż 150 metrów od budynków oraz innych elementów przeszkód terenowych, zachowując bezpieczną odległość od osób, tak? Czyli to są już drony bez klasy, którymi lata się dalej. Przejdźmy do następnej lekcji. I tutaj mamy klasy dronów, czyli żeby nam było jeszcze trudniej, mamy do kategorii czy podkategorii dodane klasy dronów. W ramach A1, zobaczcie, czyli tej podkategorii o najmniejszym ryzyku, gdzie występują malutkie drony na przykład, do 900 gramów powiedzmy, no to wiadomo, że mamy tutaj C0 i C1. C0 to są lekkie jednostki, one mają ograniczenie, tak jak zresztą tutaj te większe, do 19 metrów na sekundę, ważą poniżej 250 gramów, mogą latać nad ludźmi tylko w sporadycznych przypadkach i nie mogą nad zgromadzeniami. Rejestracja jest potrzebna, ale operatora, a nie rejestracja drona, tam gdzie kiedy dron ma kamerę, tak? Szkolenie, egzamin nie jest wymagane, czyli to co my robimy teraz nie jest konieczne, ale trzeba instrukcję obsługi przeczytać i zapoznać się z funkcjonalnością drona i go opanować. W C1 już potrzebujemy taki egzamin, takie szkolenie jak robimy teraz, jesteśmy w jego trakcie. To są drony, które są cięższe, do 900 gramów i mają klasę oczywiście C1, tak jak widać tutaj. W C0 jeszcze trzeba pamiętać, że one mają ograniczenie 120 metrów nad miejscem startu, więc to jest tutaj niepowiedziane, ale jest trudność taka, że czasami jak latamy w terenie pagórkowatym lub w podobnych okolicznościach, to nam nie wystarcza te 120 metrów, na przykład w górach. Warto jest drona też przekwalifikować na C1, nie wiąże się to z pieniędzmi, tylko trzeba to zrobić poprzez DJI i naklejki, które mogą nam przysłać w aplikacji DJI Fly, jeżeli latamy oczywiście dronem DJI. I tutaj jest masa do 900 gramów, prędkość poniżej 19 metrów na sekundę, dlatego między innymi taki dron jak Avata 2, który ma klasę C1, ma ograniczenie prędkości do 19. Rejestrować operatora trzeba i ten egzamin, tak jak powiedziałem, tutaj też trzeba. Podobnie jest tylko bardziej restrykcyjnie w przypadku dronów cięższych, do 25 kg możemy latać 150 metrów od zabudowań i tutaj to co jest jeszcze ciekawe, że
Mamy drona do 3 metrów rozpiętości. To dodano niedawno, prawda? Czyli to jest, są jednostki zwykle małe i też potrzebujemy na nie uprawnienia, jeżeli chodzi o prędkości lotu, nie dotyczy. No i mamy jeszcze klasę tutaj C4 bez trybów automatycznych, czyli w trybach manualnych trzeba latać z dala od ludzi i tak dalej, do 25 kg i też wymagany jest ten egzamin, tutaj ten, który mamy. Teraz co zrobić, kiedy dron nie ma określonej klasy? Możesz latać, jeżeli dron nie ma określonej klasy C, czyli nie ma C0, C1, C2 czy C3. Sprawdź w instrukcji lub na stronie tak maksymalną masę startową swojego bezzałogowego statku powietrznego. Jeżeli ten dron waży poniżej 250 gramów, potrzebujesz, to szkolenie, które robimy teraz, nie jest obowiązkowe, ale warto takie szkolenie zrobić. Można przelatywać sporadycznie nad postronnymi osobami, ale skracamy do minimum, czyli ograniczamy takie przeloty, nie można nad tłumem, czyli zgromadzeniem. Jeżeli dron ma masę startową do 900 gramów, to musimy ten kurs skończyć, który mamy teraz. Można przelatywać nad osobami postronnymi, zachowaniem szczególnej ostrożności i ograniczaniem czasu przelotu do minimum. Nie można latać nad zgromadzeniami ludzi. Jeżeli dron ma masę startową od 900 do 4 kg, musimy ukończyć ten kurs, a następnie można latać w podkategorii A3, czyli 150 metrów od zabudowań. Można przelatywać nad osobami postronnymi przy zachowaniu szczególnej ostrożności i przy minimalnym okresie przelotu, czasie przelotu. Nie można nad zgromadzeniami i jeśli potrzebujesz latać w odległości 50 metrów lub większej od osób, zrób A2 na platformie e-learningowej. Tylko pamiętaj, że w A2 musisz używać do operacji drona z nadaną przez producenta klasą C2. Takim dronem jest na przykład Mavic 3 Pro. W czwartym przypadku dron ma masę startową do 25 kg. Musimy ukończyć ten kurs oraz zaliczyć test. Będzie można wtedy latać w podkategorii A3, czyli 150 metrów od zabudowań. Utrzymywać BSP, czyli bezzałogowy statek powietrzny, w odległości co najmniej 150 metrów w poziomie od terenów mieszkaniowych. Nie można latać nad zgromadzeniami ludzi. No, mówimy o zagęszczeniu, jeżeli chodzi o zgromadzenia ludzi. Na określonym terenie uniemożliwia im swobodne przemieszczanie się i są to na przykład koncerty, wydarzenia sportowe, protesty, manifestacje, ale też imprezy plenerowe na pewno. Słuchajcie, teraz ważna sprawa, oprócz tych przepisów, o których mówiliśmy tutaj, są też jeszcze przepisy związane ze strefami geograficznymi, czyli na przykład parki narodowe, nie można latać nad parkami narodowymi, nie można latać w pobliżu i nad lotniskami, no chyba, że mamy zlecenie i lotnisko jest zamknięte, albo są sprawy techniczne i w porozumieniu z nimi, to owszem, prawda? I też są inne strefy, ale też w takich przypadkach, kiedy mamy na przykład ratowanie życia ludzkiego, czyli lotnicze pogotowie ratunkowe leci się helikopterem, są jakieś akcje poszukiwawcze policji i tak dalej. Więc najczęściej zakłada się strefy i one są widoczne w aplikacji Drone Tower na dzisiaj i możemy sobie mniej więcej kliknąć na mapę i zobaczyć, czy możemy tam latać, a jeżeli nie, jak to wygląda, z kim się skontaktować, czy jest tam osoba na przykład, która nam zarządza daną strefą lub jest absolutny zakaz i tak dalej. No i tak to wygląda, więc to jest też bardzo ciekawe, ale zwykle jeżeli chodzi o takie tereny, na przykład parki narodowe, no to wiadomo, że nie latamy, bo mamy, chyba że na potrzeby dyrekcji parków, czy mamy zgodę, to wtedy. No i te strefy są odpowiednio nazwane, na przykład CTR to jest strefa lotniska, prawda? MCTR no to jest strefa lotniska, ale wojskowego. Tutaj mamy jakieś strefy, na przykład temporary, tak? Czyli czasowe. T to jest temporary, R no to wiadomo restricted, D, P to jest prohibited i tak dalej, więc jest troszeczkę takich skrótów i warto sobie te skróty też przyswoić i mieć świadomość. Strefy zakładane są też czasowo, więc one bywają tak rozwiązane, że nie zawsze są te strefy. One mogą być na przykład podczas, nie wiem, ćwiczeń czy zawodów szybowcowych albo balonowych, albo w podobnych okolicznościach, ćwiczenia wojskowe czy manewry, czy jakieś akcje, więc strefy nie muszą być
zawsze tutaj aktywne. One mogą być aktywne też na danej wysokości. No i tutaj się troszeczkę zaczyna. Mamy tutaj skróty DRA-P, prawda? Czyli Drone Airspace i P Prohibited. Tutaj mamy Restricted, to samo. Tutaj mamy RH, czyli Restricted High, o wysokim prawdopodobieństwie otrzymania zgody na lot, tak? Powyżej 6 km. Więc tego nie będę tutaj czytał wszystkiego, bo tutaj jest dosyć mocno to rozpisane, ale już mniej więcej widzimy, jak to wygląda. High, medium, low, prawda? Jeżeli chodzi o DRA R, prawda? Następnie mamy T, czyli to jest techniczna strefa, w której pasz wskazuje wymogi techniczne, jakie musi spełniać dron. Następnie mamy use space przy wsparciu zweryfikowanych usług zapewniających w strefie i na warunkach wskazanych przez PASZP. I mamy jeszcze strefę informacyjną, tak? Bezpieczeństwa, która zawiera informacje konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa. Więc przed wykonaniem lotu trzeba się upewnić i sprawdzić na mapie, dlatego mamy aplikację Drone Tower, czy my jesteśmy w stanie latać, prawda? I mamy też w ramach tych przestrzeni kontrolowanych, mamy pewne klasy i tu się zaczyna kolejna sprawa. Wiadomo, że przed każdym lotem powinniśmy uzyskać zgodę, jeżeli latamy w danej strefie i też powinniśmy zrobić tak zwany check-in, prawda? Czasowo aktywne, to o czym mówiłem tutaj, uważaj na strefy czasowo aktywne, czy wyznaczane są na prośbę, czy na wniosek wojska, czy w okolicach lotnisk, które należą do aeroklubów. Czasami są to ćwiczenia, czasami są to jakieś manewry, albo szkolenia, albo pokazy i one są tylko w określonych terminach, takie strefy aktywne, prawda? Mamy też oczywiście tutaj check-in, można się skontaktować z nadzorcą takiej strefy i zapytać, czy to wszystko gra i czy można to zrobić. Następnie mamy quiz i na podstawie tego quizu można sobie już stwierdzić, czy wszystko wiemy. Jeżeli nie, no to wiadomo, że trzeba to odświeżyć, ale tak to wygląda w tej pierwszej części, jeżeli chodzi o przepisy prawa. Za chwilę przejdziemy do części, która dotyczy przygotowań do pierwszych lotów. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronem, zapraszam Cię do mojego bezpłatnego warsztatu online, czyli podstawowe 5 kroków pierwszych z dronem, jak określić swój model, wizję, jak się rozwijać po to, żeby Twój dron, na którego wydasz parę tysięcy, nie wylądował w szufladzie po 3 miesiącach. Skorzystaj koniecznie, mamy już prawie 14 tysięcy użytkowników na mojej platformie online. Przygotowuję też warsztaty na bieżąco, mamy kapitalne warsztaty z tych nowych modeli, czyli R3, Mini 4 Pro, Miniacze 3 Pro między innymi. Są też warsztaty tematyczne. Trzeba koniecznie ten sezon wykorzystać. Budzimy się z letargu. To, że nie działa aplikacja Drone Tower, to nie znaczy, że nie możemy się rozwijać na bieżąco. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy dalej. Mamy już wyniki quizu. Te pytania, które tutaj widzimy, one są oparte o informacje, które przekazaliśmy wcześniej, także spokojnie można sobie do tego wrócić i tak dalej, ale fajna sprawa, bo na bieżąco można sprawdzić sobie wyniki naszego quizu. Przechodzimy dalej do następnej lekcji. Operator, obowiązki, certyfikaty, formalności, czyli jesteśmy już w tym dziale przed pierwszym lotem. Trzeba pamiętać o tym, że my jako operator musimy być zarejestrowani w systemie ULC. To już jest za nami, aczkolwiek teraz się to zmieniło, tak? Bo wcześniej rejestrowaliśmy się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a teraz rejestrujemy się właśnie na tej stronie Krajowego Programu Dronowego, tak, informacji dronowej. Po rejestracji generuje nam się indywidualny numer operatora, czyli mamy swój numer, tak zwany POL i tak dalej, i też mamy oczywiście numer pilota. Ten numer operatora musimy przykleić na dronie, najlepiej sobie to wydrukować, okleić taśmą klejącą, jakimś delikatnym klejem typu roślinnym. Przykleić można też, zamówić sobie tabliczkę na Allegro, czy w podobnych portalach takie tabliczki można znaleźć, gdzie nam trwale to wykonają. To jest też fajna opcja. Ja mam więcej dronów, więc ja sobie drukuję
to na drukarce zwykłej i oklejam taśmą klejącą i wtedy dopuszcza się naniesienie w komorze akumulatora też. No i fajna sprawa, dlatego że wtedy ten numer nie jest taki narażony na warunki fizyczne, czy na przetarcia, czy podobne rzeczy. Jeśli operatorem bezzałego statku jest firma, każdy pilot wykonujący loty musi mieć odpowiednie kompetencje oraz posługiwać się numerem operatora. To już mówiłem tutaj. Numer operatora trzeba też wprowadzić do oprogramowania bezzałogowego statku, jeśli ma taką opcję. Musisz opracować procedury operacyjne. Jeżeli jest więcej niż jeden pilot, no to wiadomo, prawda? Czyli trzeba wydzielić odpowiedzialność. Jeżeli, nie wiem, masz firmę i chcesz zatrudniać ludzi, czy zlecać im pracę na swoim sprzęcie, no to wtedy trzeba im taką instrukcję, procedurę sporządzić, wiadomo, żeby określić ryzyko, przygotowania i odpowiedzialność. Przed lotem upewnij się, że nie ma żadnych zakłóceń radiowych, które mogłyby wpłynąć na dowodzenie i kontrolę drona. Czyli warto jest po wzniesieniu drona w powietrze po prostu ze 2-3 minuty powisieć, czy w miarę blisko być, zamiast startować od razu na 120 metrów i pełen zasięg wzroku. Nie? A na tobie ciąży odpowiedzialność, tak, by pilot bezzałogowego statku powietrznego oraz personel, to chodzi głównie o to, bo my tutaj jesteśmy traktowani jako operator, czyli właściciel drona. Czasami jest to tak, że właściciel firmy zleca lub zatrudnia większą ilość pilotów, dlatego operator jest traktowany jako takie, powiedzmy, miejskie przedsiębiorstwo komunikacji, które ma więcej autobusów i więcej kierowców. I tutaj, jeżeli patrzymy sobie jako z poziomu operatora, to może być tylko jeden dron, a to może być tych dronów nawet i powiedzmy 30 czy więcej, prawda? I większa ilość pilotów. Więc musimy być świadomi, opracować procedury i tak dalej. Jeśli twoje dane osobowe uległy zmianie, masz 14 dni na edycję lub zgłoszenie jakichkolwiek zmian, które podałeś w systemie. Można sobie to oczywiście samemu też zmienić. Lot dronem bez naniesionego na nim numeru operatora, kara grzywne. No troszeczkę tutaj straszenie karą jest słabe. Warto sobie to zrobić dla własnego spokoju. Jak widzicie, można to zrobić też nawet w komorze operatora. Ja mam ze 20 dronów, staram się latać tymi, które są oznaczone, i na bieżąco też oznaczam, jeżeli mi któryś zmieni się, czy naprawiamy, czy coś się z nimi zmieniło. Więc warto sobie to zrobić. Jeżeli masz nie jeden, to nie ma tutaj specjalnych trudności. I teraz pilot, tak? Operator, tak jak mówiłem, to może być tak zwane miejskie przedsiębiorstwo komunikacji, albo nawet policja, nie? Która ma tych dronów więcej, a pilot, no to jest wiadomo, tylko jeden ten pilot, prawda? Przed lotem musimy obowiązkowo ukończyć szkolenie, egzaminy, w zależności od tego, jakie to są operacje. Pamiętajcie, że małymi dronami o klasie C0 czy lekkimi bez klasy można latać na bazie tylko instrukcji obsługi, czyli nie trzeba robić wcale żadnych uprawnień, ale to, co my robimy tutaj, to już dla dronów do 900 gramów. Powinieneś posiadać aktualne informacje o strefach geograficznych, to mówiliśmy. Można to sprawdzić w aplikacji Drone Tower. Sprawdź przeszkody i obecność osób niezaangażowanych. Czyli przed lotem tak naprawdę warto rozejrzeć się i mniej więcej ocenić sytuację, jakie jest ryzyko, tak? Czy na przykład wieje wiatr i liście mogą, czy gałęzie spaść z drzewa, czy jest dużo ludzi, czy w pobliżu coś się odbywa, albo możemy kogoś narazić, albo ktoś może narazić nas, czy naszego drona na niebezpieczeństwo, czy na jakieś, na kolizję, czy wypadek. No i jedziemy dalej. To są takie dosyć oczywiste sprawy, warto o nich wiedzieć. Nie musisz mieć ukończonych 16 lat, aby pilotować drona. Jeśli twój dron jest zabawką, czyli nie posiada kamery i waży poniżej 250 gramów, zbudowałeś go sam do własnego użytku i waży poniżej 250, latasz pod bezpośrednim nadzorem pilota, który ukończył 16 lat i posiada odpowiednie kompetencje. Czy jak latasz z ekipą, czy ktoś z swoich rodziców albo rodziny ma takie kompetencje pilota bezzałogowego statku powietrznego, no to można z nim też polatać, jeżeli to jest osoba postronna, tak słabo. Trzeba też pamiętać o tym, że w kategorii otwartej nie można latać pod wpływem na przykład alkoholu czy innych środków odurzających. To samo dotyczy leków, bo to nie muszą być akurat
środki psychodeliczne, ale to mogą być na przykład lekarstwa, które bardzo koncentrację zaburzają. Trzeba utrzymywać drona podczas lotu w takiej odległości, żeby można było go widzieć wyraźnie. Oni nie za bardzo określają, co to znaczy widzieć wyraźnie. Ja bym powiedział, że możesz określić jego zwrot, czyli gdzie jest jego dziób, gdzie jest jego tył, gdzie są boki i jak on zareaguje, żeby móc ewidentnie stwierdzić, jak on zareaguje w przypadku manewru. Jeżeli tak bierzemy pod uwagę, to faktycznie zasięg wzroku jest wtedy bardzo mały. Ale jeżeli latasz większym dronem, no to też jest troszkę inaczej. Maluchy widać tak dobrze do 100 metrów, a później się już stają tak naprawdę punkcikiem. Jeśli chcesz latać w FPV, musi znajdować się obok ciebie obserwator, który będzie weryfikował przestrzeń powietrzną i natychmiast informował o zauważeniu przeszkody. No to niestety jest trochę nieszczęśliwe, bo nawet jeżeli mamy obserwatora, latamy w goglach, to jest wiele takich sytuacji, gdzie po prostu nie jest w stanie nam skanować całego nieba i bieżącej sytuacji, bo jest dużo wydarzeń, na przykład latasz nad korytem rzecznym nisko, latasz nisko pomiędzy drzewami, nie ma w ogóle szans, żeby obserwator nam pomógł, ale niestety Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego takie przepisy wprowadziła i musimy się do nich stosować. Pierwszeństwo, czyli jak się lata w goglach, to ze spotterem. Pierwszeństwo prawa drogi zawsze załogowce, czyli jeżeli leci helikopter, to on ma zawsze pierwszeństwo, bo tam są ludzie, tak? I musisz ustąpić. Obniżasz się, zachowujesz bezpieczną odległość albo nie startujesz, jeżeli widzisz, że coś takiego się dzieje. Możesz też latać bezpośrednio blisko na przykład drzew czy słupów, czy tylko wisieć sobie przy nich, bo wtedy wiadomo, że taki załogowiec jak helikopter no nie będzie zahaczał o drzewa, prawda? Ale to trzeba mieć już troszkę wyczucia. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, powinieneś natychmiast wylądować. Tak, jeżeli na przykład jest temperatura, pogoda, wiatr za mocny i są jakieś niebezpieczeństwa albo coś się zaczyna dziać wokół ciebie, to po prostu ląduj i się nie zastanowi. Zastosuj zasady obsługi swojego statku powietrznego opisane w instrukcji. Tak, instrukcje trzeba przeczytać, nawet jeżeli latasz małym dronem i w ramach tej kategorii, gdzie nie musisz robić tych uprawnień, które teraz robimy. Jako pilot przestrzegaj procedur swojego operatora, czyli jeżeli jesteś jednym z wielu pilotów i pracujesz dla kogoś, na rzecz kogoś, tak, no to musisz się stosować do procedur, które ten operator dla ciebie przygotował i najpierw je wypadałoby poznać. Nie lataj tam, gdzie trwają działania służb ratunkowych, to też mówiliśmy o tym, akcje ratunkowe, nawet jak są jakieś wypadki i tak dalej, dlatego że może być w tym momencie użycie potrzebne śmigłowca ratunkowego. No i też pamiętaj o strefach geograficznych, o tym też mówiliśmy, lotniska, tereny militarne, strefy specjalne, zakłady przemysłowe specjalne, czy miejsca pamięci, też tereny prywatne, gdzie nie lata się bez zgody osoby zarządzającej tą miejscówką, to faktycznie trzeba to przewidzieć, prawda? Dobrą praktyką jest noszenie przez pilota i obserwatora kamizelki ostrzegawczej, która będzie go też wyróżniała od osób pozostronnych, na przykład ewentualnie służb. W całej kategorii otwartej jednak nie jest to obowiązkiem. Oczywiście warto nosić kamizelkę, ale też nie zawsze, bo jeżeli chcesz dyskretnie polecieć chwilę, zrobić zdjęcie i wylądować, a widzisz, że miejscówka jest taka, że możesz na przykład przyciągnąć uwagę jakichś gapiów, którzy mogą cię próbować wykorzystać albo zrobić ci krzywdę i tak dalej, no to trzeba dyskretnie odbyć taki lot, szybko, nie marnować czasu, zrobić co się ma do zrobienia i przemieścić się w inne miejsce, nie? Więc to też nie jest tak, że zawsze ta kamizelka nam pomoże. Nie ma czegoś takiego jak prywatna przestrzeń powietrzna, na przykład jeśli twoja łąka leży aktualnie w strefie DRA, nie możesz wykonywać lotów, czyli nawet jak masz swoją działkę, a leży ona w danej strefie, to sorry, ale niestety, nawet na wysokości pół metra. To jest też słabe, bo możesz latać nawet takim malutkim dronem jak Meteor w goglach podstawowych na wysokości 1 metr, ćwiczyć sobie nad ziemią i tak musisz uzyskać zgodę zarządzającego daną strefą, na swojej działce latając. Jeśli chcesz latać dronem cięższym niż 250, to zawsze musisz mieć odpowiednią kompetencję pilota bezzałogowego statku powietrznego, oczywiście nawet gdy latasz nad swoim własnym terenem. Gdy twój dron jest wyposażony w urządzenie zdalne do zbierania danych, na przykład kamera, to zawsze musisz się zarejestrować jako
operator i umieścić ten numer na dronie, to jest niedopisane. Pamiętaj, że w różnych krajach Unii kary za nieprzestrzeganie prawa mogą być inne niż w Polsce. Zawsze jednak należy stosować się do obowiązujących przepisów w danych krajach. Tak, warto sobie poznać, czyli wpisujesz sobie na przykład, jedziesz do, nie wiem, Chorwacji, no to Croatia Drone Regulations albo Rules, Drone Rules i wyskakuje ci wymagania. Warto też wejść na stronę danego Urzędu Lotnictwa Cywilnego w kraju i tak dalej. Dobrze, przechodzimy do ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialność cywilna. W Polsce w tej chwili, kiedy nagrywam ten materiał, to jest kwiecień 22/2024, nie jest wymagane OC, ale może się to zmienić. Jest tylko wymagane dla dronów o masie powyżej 20 kg. Każdy kraj ma własne zasady pod tym względem i może się okazać, że w niektórych krajach, tak jest na przykład w Norwegii, musisz wpisać numer polisy, jeżeli się rejestrujesz, nie? Więc trzeba sprawdzać to na stronie urzędu, by nie przeoczyć zmian i też na stronie EASA, tam są procedury i tak dalej, gdzie można latać z ubezpieczeniem, a gdzie bez. Dobrze, tutaj są ciekawostki, które nas w tej chwili nie dotyczą. Przechodzimy do RODO. Czy mamy się przejmować? Mamy zapoznać się z obowiązkami wynikającymi z RODO. Jeżeli decydujesz się na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, tak? Czyli na przykład, nie wiem, ujęcia jakieś. Więc są tutaj wymagania. Na pewno, oczywiście są też względy interesu publicznego. Są niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i tak dalej. Więc jest troszeczkę takich wymagań. To są osobne przepisy. Warto zwrócić uwagę na to i się zainteresować. Tutaj jest to, że nawet jeśli nie rejestrujesz wideo, nie robisz zdjęć, to latanie nad czyimś terenem może być uciążliwe i naruszać prywatność. Oczywiście przed startem, bo pamiętaj, że taka osoba, nawet jeżeli masz prawo do latania, ale nie możesz wisieć komuś nad domem, bo może zadzwonić po policję i zgłosić, że naruszasz prywatność. Przed startem poinformuj właścicieli i osoby przebywające na danym terenie o planowanym locie. Unikniesz nieprzyjemnych sytuacji, oskarżeń, a nawet zniszczenia drona. Etyczne i odpowiednie latanie dronem to też szacunek dla prywatności i ich mienia. No wiesz, nawet jak są takie sytuacje, że człowiek, nie wiem, opala się na plaży i tam można latać dronem, no to jest trochę niefajnie, jak ktoś przelatuje nad takimi ludźmi, czy nawet obok, prawda, czy wisi. Dobrze, teraz przygotowania pilota przed lotem. To, o czym mówiliśmy wcześniej, forma odpowiednia, psychofizyczna, emocje, czyli na przykład stres albo podniecenie za duże z tego, że mamy pierwszego drona, zmęczenie, alkohol, środki odurzające, choroby, jeżeli się źle czujemy, sprawność psychofizyczna, na przykład, nie wiem, wzrok, zmęczenie, brak snu, to wszystko wpływa na jakość i na bezpieczeństwo lotu, więc trzeba to na pewno ogarnąć sobie przed planowanym lotem. I wiadomo, że to jest tak trochę właśnie jak z prowadzeniem auta. Musisz sam ocenić, czy jesteś w stanie prowadzić drona, czy nie. No, dobrze, to jest to. Tutaj są ciekawostki, ale my przechodzimy dalej i następnie mamy instrukcję obsługi bezzałogowego statku powietrznego. W instrukcji powinny znajdować się informacje dotyczące głównych elementów systemu, zasad sterowania dronem, czyli w jaki sposób tego drona kontrolować, opis funkcji wyposażenia, sposób ustawienia trybów awaryjnych, na przykład RTH, instrukcje instalacji aplikacji na smartfonie czy tablecie, no wiadomo, że drony wspierane są przez aplikacje, następnie aktualizacja oprogramowania, następnie mamy tutaj takie informacje jak wprowadzenie naszego numeru Remote ID, czyli numeru operatora, następnie względy bezpieczeństwa dotyczące też na przykład osłon, śmigieł, eksploatacji akumulatorów, warunków eksploatacji, na przykład temperatura, czy wilgotność powietrza, czy nawet widzialność, tak, czyli czy latamy w dzień, czy w nocy, to jest istotne. Ograniczenia systemu poprzez na przykład masę startową, albo prędkości, czy inne rzeczy. No i też środowiskowe, na przykład odporność na wiatr, tak jak mówiłem wcześniej, wilgotność, czy zakres temperatur, jak najbardziej tak. Tego musimy być świadomi, bo to jest jednak maszyna, która jest
w powietrzu, więc trzeba pamiętać o tym, że ona też poddana jest czynnikom fizycznym. Na przykład akumulator powinien mieć temperaturę zwykle około 15 stopni Celsjusza. Nawet jak dron może latać w zakresie, załóżmy, od minus 20 do plus 40, to jednak akumulator powinien być ciepły, tak? Chyba że ma system podgrzewania. W nowych dronach typu Inspire są systemy też podgrzewania akumulatora przed samym lotem. No i dalej, planowanie misji. Dobrą praktyką przed każdym lotem jest przygotowanie listy kontrolnej. Tak, jeżeli masz doświadczenie, to wiadomo, że taki check-in jest już w głowie, ale na pewno trasę lotu, sprawdzenie stref geograficznych, start i lądowanie, gdzie będzie nam najlepiej, czy są jakieś, czy nawierzchnia jest specyficzna, na przykład latamy na pustyni lub w podobnych miejscach, czy na wydmach, czy na plaży, to wiadomo, że trzeba odpowiednio się do tego przygotować, na przykład nauczyć się startować, lądować z ręki na ręce, prawda? Oznaczenie na mapie maksymalnego zasięgu twojego drona. No wiadomo, trzeba zwrócić uwagę, co się dzieje i też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli lecimy z wiatrem w jedną stronę, to jak chcemy wrócić i będziemy wracali pod wiatr, no to trzeba zostawić sobie pojemność dodatkową akumulatora, bo może się okazać, że bardzo szybko nam się akumulator wyczerpie do stanu krytycznego i zacznie nam lądować w wodzie, powiedzmy, nie? Przeszkody, na przykład jakieś wieże, czy budynki, czy wysokie drzewa, one też potrafią utrudniać, czy jakieś konstrukcje, więc wiadomo, na przykład dźwigi mogą kolidować nam z trasą lotu, czy jakaś rzeźba naturalna, prawda? Osoby postronne, no to trzeba mieć świadomość, że na przykład może auto tam jechać, albo ludzie mogą iść, czy jakieś inne aktywności mogą się tam znaleźć. No i inne tematy, typu na przykład stacje przekaźnikowe, czy maszty, linie energetyczne, routery, dlatego że w tym momencie może być taka sytuacja, że będziemy mieli zakłócenia i stracimy zasięg, albo dron zacznie się dziwnie zachowywać, prawda? Więc to są też bardzo istotne sprawy. Ustalone zasady i sposób komunikacji z obserwatorem, czyli jeżeli uczestniczy z nami obserwator, to trzeba się sposób komunikacji, na przykład krótkofalówkę, i też wiedzieć, w jaki sposób się z nim komunikować i tryb, prawda? Check-in, no to już mieliśmy tutaj informację, że robimy check-in albo na stronie Check-in Pansa, albo też w nowej aplikacji Drone Tower, która dopiero na dzień nagrania ma parę dni i dopiero tak to wygląda. Ważna sprawa, żeby też nie dokuczać ludziom i zwierzętom, o tym mówiliśmy, ale zwierzętom, czyli nie podlatuj do gniazd bocianich. Jeżeli widzisz, że na przykład jakieś zwierzęta mają młode, czy jest stado, nie wiem, jelonków, czy innych, nie podlatuj do nich blisko, bo one przebywają tam, gdzie mogą znaleźć schronienie. Latając z dronem blisko zwierząt, ty pozbawiasz ich ostatniego schronienia, jakie są w stanie wypracować, na przykład mokradła, czy inne niedostępne miejsca. Więc trzeba mieć szacunek też do zwierząt i nie powodować dla nich warunków uciążliwych, czy niedogodności, czy straszyć, bo mogą sobie zrobić krzywdę, możesz spłoszyć zwierzynę i na tej bazie może nawet zginąć, prawda? Teraz prognoza pogody, no to wiadomo, jakie są warunki. Ważne jest to, że siła wiatru nie jest taka sama, nie rozkłada się w ten sam sposób na wszystkich wysokościach. Wyżej, na przykład na 100 metrach, może być wiatr naprawdę silny w porównaniu do tego, co się dzieje na powierzchni terenu. To samo jeżeli chodzi o mgłę, nie unikamy latania, sprawdzamy, jak wygląda wilgotność powietrza, najlepiej widzisz to na szybie, jeżeli nic nie odsadza ci się na szybie samochodu, to jest wszystko ok, to można latać, ale jeżeli na przykład zbiera się jakaś mrzawka, mgiełka, czy nam przymarza szyba, no to wiadomo, że trzeba odpuścić, bo śmigła też mogą się oblodzić. To samo dotyczy na przykład piorunów czy innych tematów, więc wiatr, temperatura, indeks KP, czyli to jest indeks promieniowania elektromagnetycznego, może mieć wpływ na przykład pracę urządzeń, bo tutaj jest elektronika. To samo jeżeli chodzi o opady, także mgły, wiadomo, że wilgotność zawierają dużą i też nie widzisz, tak? Jeżeli latasz, nie wiem, FPV we mgle, no to jest dramat, bo on cię może nie naprowadzić w ogóle, nie ma stabilizacji, wtedy może być kiepsko, bo można nawet zgubić drona albo zrobić komuś krzywdę. No i też wiadomo, burza, zakłócenia GPS-u też się zdarzają z różnych powodów i tak dalej. Dobrze,
To jest tyle, nie ufaj na 100%. Tak, każda maszyna może ulec awarii i to jest fajne zdanie, dlatego że możesz mieć też sprawę zupełnie losową, na przykład gołąb ci wleci i twój dron spadnie na samochód, więc jak planujesz misję swoją, czyli trasę lotu na przykład, to sobie też przelatuj nie nad pasem drogowym bezpośrednio, tylko nad pasem zieleni, tak? Zawsze musisz ten wariant przyjąć, który jest bardziej pesymistyczny, bo może ci na przykład gołąb zahaczyć, albo reklamówka z Biedronki może wpaść, albo kawałek gałęzi może spaść, słuchaj, z drzewa i jest dramat, bo dron ci spadnie, więc jak już masz świadomość, że może ci spaść dron, no to wybierz takie miejsce, które jest na przykład miękkie, tak? Czyli pas zieleni. Przed lotem, teraz sprawdzamy bezzałogowy statek powietrzny. No to wiadomo, że stan techniczny przede wszystkim, akumulatory, jak wyglądają śmigła, jak wygląda korpus, czy nie ma luzów, rozszczelnień, a to samo dotyczy gimbala, czy wszystkie połączenia śrubowe są dokręcone, jak wygląda aparatura i drążki, czy działają fajnie, czy nasz dron łapie tak zwanego fixa, tak, czyli wszystko przechodzi w stan gotowości i łapie sygnał satelitarny, jeżeli ma oczywiście GPS. Jak wygląda możliwość sterowania? Czyli na początku można sobie też odpalić drona bez startowania, sprawdzamy, czy nie ma jakichś wibracji, tarć, hałasów, a później jak już się niesiesz w powietrze, to chwilę poobserwuj go, czy wszystko jest w porządku, szczególnie przy pierwszym locie. Kompas należy skalibrować, kiedy podróżujemy, albo dron złapał kreta, albo jak nie zachowuje się odpowiednio, czy nam aplikacja zgłasza. No i też wiadomo, jakość transmisji wideo i tak dalej. Failsafe jest też ważne i warto się tym zainteresować, bo failsafe określa nam, jak dron zachowuje się, kiedy na przykład utracimy nad nim panowanie, czyli na przykład sygnał nam się zerwie, tak? Czy wraca do punktu startu, czy wisi, czy spada. To jest ważne, bo na przykład latasz nad wodą, prawda? Return to home, czyli jak sobie zaprogramować funkcję RTH, czy powrotu do punktu bazowego i tak dalej. Więc jest tutaj parę aspektów, ale pamiętaj, że nie wszystko trzeba bardzo tak drobiazgowo sprawdzać za każdym razem, bo sobie ogarniesz pewne rzeczy już z automatu. Później wiadomo, tak jak samochód, też nie za każdym razem musisz sprawdzać wszystkie systemy, bo większość systemów ma sam taki własny check-in, czyli sprawdza się sama, a tobie tylko sygnalizuje stan awaryjny. Ale wiadomo, że im więcej sobie sprawdzimy, tym jest lepiej. No to jest chyba tyle, prawda? Także dzięki za tą drugą część. Za chwilę przejdziemy sobie do części związanych już z lotami. No i jak zwykle byłbym zapomniał, jeżeli zaczynasz przygodę z dronem, skorzystaj koniecznie z mojego bezpłatnego warsztatu dotyczącego tych pierwszych kroków, jak rozpocząć przygodę z dronem. Znajdziesz tam podstawowe kroki, te pierwsze, czyli wybór modelu, następnie twoja wizja i pierwsze kroki, ćwiczenia i doskonalenie umiejętności. Zapraszam bardzo serdecznie, link znajdziesz w polu komentarza pod filmem. Dobrze, słuchajcie, mamy już duży progres, bo zakończyliśmy dwa działy, przepisy prawa, a także przed pierwszym lotem. Tutaj widać pytania kontrolne, ten quiz, pamiętajcie o tym, on nie jest równoznaczny z samym testem czy egzaminem, to jest tylko po to, żeby sobie tutaj sprawdzić te podstawowe rzeczy, więc tutaj są pytania z tej części drugiej. Przechodzimy dalej, czyli lecimy dalej i mamy tutaj, słuchajcie, loty treningowe i testowe. Powinniśmy być odpowiedzialni, świadomi swoich działań i zdolni do reagowania. Oczywiście wiadomo, że jest tak, że im człowiek bardziej doświadczony, tym sobie lepiej radzi. Na początku trzeba latać w terenie otwartym, najlepiej jakieś pole, boisko, park, albo o porze, która też nam sprzyja, żeby poćwiczyć w samotności. Na przykład rano na parkingu, nie wiem, w niedzielę przy galerii handlowej, gdzie jest pusto, więc wiadomo, że to jest też inaczej. Loty testowe, sprawdzamy sobie, jak ten dron reaguje, latamy tyłem do siebie, czyli kamera patrzy tak, jak my patrzymy w tym kierunku, a tył drona jest skierowany do nas, wtedy manewry są odzwierciedlone, lecę w lewo, dron leci w lewo i tak dalej, więc to na pewno jest ważne też. I na początku ćwiczymy sobie, podobnie jak z, nie wiem, z nauką jazdy samochodem, w miejscach, które są odludne i później z czasem możemy już przenieść się gdzieś, gdzie jest ciekawszy ten teren, prawda?
pamięć ruchowa, czyli podstawowe ćwiczenia, na przykład loty po kopercie, wznoszenie się, loty bokiem, loty po kopercie ze zmianą kierunku, przód, tył. Ja pokazuję takie rzeczy zwykle w swoich kursach online dotyczących danych modeli. Później mamy sytuacje awaryjne, czyli co jeżeli mamy RTH, co jeżeli stracimy zasięg, możemy sobie wyłączyć kontroler, jak na przykład jak jesteśmy na boisku piłkarskim, odlecimy na drugi koniec, wyłączymy aparaturę i patrzymy, jak się dron zachowuje. Sprawdzamy sobie ustawienia RTH i innych zachowań, tak zwanych failsafe na przykład, czyli mamy opcję safety albo control, czyli bezpieczeństwo albo kontrola, i tam mamy advanced safety settings, czyli zaawansowane ustawienia bezpieczeństwa i tak dalej. No i to jest fajna sprawa. Myślę, że warto w tym pierwszym etapie poćwiczyć sobie testowo i treningowo, żeby przejść już do czegoś ciekawszego. Dalej, jeżeli chodzi o to, że podstawowe zasady bezpieczeństwa. Tak, bezpieczeństwo powinno być w ogóle numer jeden, bo zobaczcie, że żaden zapis na papierze nie zastąpi nam zdrowego rozsądku i myślenia. Jeżeli jesteś człowiekiem, który jest w stanie ocenić mniej więcej sytuację podstawową, tak? Powiedzmy na drodze czy w różnych sytuacjach, no to masz mniej więcej ogólne pojęcie, co jest bezpieczne, co nie. Wiadomo, że z dronem jest troszeczkę inaczej, bo chwila nieuwagi i z sytuacji pozornie bezpiecznej może nam się zrobić dramat, dlatego trzeba przyłożyć się do tego i trochę zachować taką świadomość i uwagę, tak, poświęcić, żeby się nie rozpraszać. Nie daj się rozpraszać też swoim kolegom czy postronnym osobom. Trzeba być w miarę skupionym i nie odpowiadać na prowokacje z zewnątrz czy zaczepki, tylko jak wylądujesz, to można odpowiedzieć. Tak samo dotyczy to policji czy innych. Niech poczekają, aż wylądujesz, wtedy możesz im się wylegitymować czy inne tematy pociągnąć na bieżąco. Maksymalna wysokość 120 metrów nad poziomem gruntu, uwzględniając cechy terenu. Czy jak lecisz pod górkę, to możesz się wznieść wyżej, i tak dalej. Jeżeli jesteś na górze, to możesz latać niżej też i trzeba nawet zlecieć niżej. Tylko trzeba pamiętać, że rozsądnie to wszystko robimy, żeby nie utracić kontaktu wzrokowego. Jak na przykład stoisz na górze, chcesz zlecieć niżej, bo tam mogą być drzewa czy inne elementy architektoniczne i tak dalej. Jeżeli musisz przelecieć nad przeszkodą wyższą niż 105 metrów, czyli do 15 metrów powyżej przeszkody, do 50 metrów odległości, to trzeba mieć taką zgodę, czy wniosek musi być osoby odpowiedzialnej, nadzorującej tą przeszkodę, tak? Od osób postronnych to wiadomo, utrzymujemy, nie latamy nad zgromadzeniami, to też było, akumulatory lub zapas paliwa, bo dron może być też spalinowy, nie tylko jest elektryczny napęd. Nie wolno materiałów niebezpiecznych. W Polsce też nie za bardzo można na przykład opryski robić. W niektórych krajach azjatyckich czy w Stanach robią też opryski dronami rolnicze, ale w Polsce nie. Czyli nie można latać i transportować takich substancji, które mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa czy zdrowia czy mienia ludzi, prawda? I nie dokonujemy zrzutów. A czyli w przypadku takim, że nie wiem, chcemy dzieciakom zrobić atrakcję, no to trzeba się już mocno zastanowić. Zwykle nie dokonuje się jakichkolwiek, widać tu jest napisane, zrzutów przedmiotów, prawda? Na przykład lizaków czy innych sneakersów nie możemy zrzucać dla dzieci. Udostępnij pierwszeństwa załogowcom, no to wiadomo, też o tym to mówiliśmy, bo tam lecą ludzie. Trzeba ich przepuścić, albo się obniżyć, czy wylądować, jak słyszysz, że nadlatuje na przykład helikopter. Oczywiście trzeba uważać w sytuacjach takich, gdzie jesteśmy na przykład wysoko w górach, powiedzmy w Beskidach, gdzie możesz normalnie latać. Są bardzo piękne miejsca typu Beskid Żywiecki czy Beskid Śląski, ale w Bielsku trzeba pamiętać o tym, że stacjonują też szybowce, których nie słychać. I to jest taki przykład bezpieczeństwa, ale ja parę razy zdziwiłem się, jak blisko potrafił się znaleźć nagle szybowiec i praktycznie bezdźwięcznie, tak? Bo helikopter słychać z daleka. Nie przelatuj dronem w miejscu, w którym się odbywają działania ratownicze, to mówiliśmy też o tym, chyba że masz faktycznie zgodę czy zezwolenie służby. I w żadnym przypadku nie panikuj. Pamiętaj, że w
z każdej sytuacji jest wyjście, tylko trzeba spokojnie do tego podejść, zaplanować, ocenić odpowiednio sytuację, a nie tak, że nagle jesteśmy zaskoczeni i możemy spanikować, nie? Jeżeli utracisz połączenie z dronem, też bez paniki. Zwykle działają funkcje failsafe, czyli albo zawiśnie, albo wyląduje, albo wróci do punktu bazowego. Jeśli wciąż nie ma łączności, dron nie wykonuje procedury awaryjnej, zbliż się w jego kierunku, obracając antenę. Czyli może być taka sytuacja, że jesteś zasłonięty, czy zasłonięta przez coś, przez jakiś obiekt, albo jest za daleko po prostu i wtedy trzeba przemieścić się bliżej, tak? Podejść najczęściej bliżej. Jeśli stwierdzisz nieprawidłowość któregoś z elementów, sprawdź niezwłocznie, tak, czy nie ma jakiejś usterki i sprowadź go na ziemię, jeżeli jest. Nie masz kontroli nad dronem, no to spróbuj przerwać lot, nawet poprzez wyłączenie napędu i upadek w bezpiecznym miejscu. Tak zwany CSC, czyli Combination Stick Command. Dwa drążki do siebie lub na dół, ale to jest w ustawieniach też Advanced Safety Features, czyli to są ustawienia zaawansowane bezpieczeństwa, zwykle w menu. Przewil lot, jeśli zauważysz, że sprawia on zagrożenie dla innych statków powietrznych. Ludzi, zwierząt lub mienia. Trzeba uważać, bo może się zdarzyć, że nie wiem, jest impreza jakaś plenerowa i tych dronów jest za dużo. Jak widzisz, że się dzieją rzeczy, które już się wymykają spod kontroli, czyli drony zaczynają latać wszędzie, a do tego jakieś na przykład motolotnie, bo to jest piknik, czy jakieś helikoptery za nisko policyjne, teraz żartuję oczywiście, no to trzeba szybko ogarnąć sprawę i wylądować. Poniżej 120 metrów, widzisz, to jest to, można spotkać inne statki powietrzne, to o czym mówiłem, na przykład policja albo pogotowie. Mały dron może być zagrożeniem dla załogi czy statku zewnętrznego. Przepisy unijne i krajowe nie precyzują zasad latania wewnątrz budynków. Możesz wykonywać taki lot, ale jak zawsze pamiętaj o bezpieczeństwie. To dotyczy nawet takich obiektów jak powiedzmy Stadion Narodowy, który jest zadaszony, wtedy przepisy lotnicze nie, w ogóle nie określają, mają wewnętrzne wtedy przepisy. Albo możesz ustalić zasady wykonywania lotów z administratorem danego obiektu. Na przykład to jest hala magazynowa i robisz dla nich ujęcia, albo to jest jakiś hotel, czy pensjonat, czy fitness club, czy inne miejsca, na przykład, nie wiem, wystąpienie tancerzy, występ tam tancerzy w hali, no to też, czy koncert w hali, to wszystko ustalasz z organizatorem, osobami odpowiedzialnymi, prawda? No i to jest to. Dobrze, jedziemy, słuchajcie, dalej. Teraz tryby automatyczne. Wiadomo, że są przeróżne tryby automatyczne, na przykład RTH, czyli powrót do miejsca startu, ale też start, lądowanie automatyczne może być. Funkcje failsafe, czyli na przykład zawis w wypadku utraty sygnału w miejscu, w powietrzu, też unikanie przeszkód, czy omijanie przeszkód, czy zatrzymywanie się przed przeszkodami. Loty, misja taka po punktach, po wyznaczonych punktach, czyli waypoints. Mamy też na przykład active track, czy follow me, czyli lata za danym obiektem, na przykład za nami albo za stacją bazową. I też mamy możliwość krążenia wokół obiektu, na przykład point of interest. Są też inne funkcje, na przykład timelapse, hyperlapse, gdzie zaznaczono my sobie trasę i też nam to robi. Podczas takiego automatycznego przelotu powinniśmy mieć w każdym momencie przejęcia, możliwość przejęcia kontroli manualnej. Czyli na przykład jak sobie chcesz nagrać, jak biegniesz, a wiadomo, że w ręku trzeba mieć kontroler, no to trzeba biec z tym kontrolerem, albo prosisz innego operatora czy pilota, żeby ciebie nagrał podczas biegu, tak? To samo dotyczy sprawy związanej z rowerem. Jeżeli jedziesz na rowerze, chcesz się nagrać, no to wypadałoby aparaturę przytwierdzić do kierownicy i zwracać uwagę na tyle, żeby w każdej chwili można było taki lot przerwać i tak dalej. Takich sytuacji jest więcej. Przed użyciem trybów automatycznych dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. Tak, najlepiej sobie obejrzeć też tutoriale i też recenzje, jak to wszystko działa, zainteresować się trochę. Ja, jak powiedziałem, w swoich warsztatach online'owych dotyczących danych modeli mam dokładny test i dokładne studium przypadku robimy, jeżeli chodzi o poszczególne tryby automatyczne. Prawda? Trzeba wykonać w bezpośrednim sąsiedztwie na niewielkiej wysokości, na przestrzeni otwartej taki test trybów automatycznych, żebyśmy wiedzieli, jak to gra, zanim do ludzi wyjdziemy z tym. No i przy utracie kontroli też wiadomo, że możemy wywołać
jakąś funkcję face safe, czyli powrót do domu albo zawis, lub też przerwać dany tryb automatyczny. To są te podstawowe rzeczy. No i wiadomo, że tutaj jeszcze mamy określenia lokalizacji samego drona. Systemy są wymagane w czasie lotów w kategorii szczególnej poza zasięgiem wzroku. Tak, o tym tego na razie o tym nie rozmawialiśmy, bo my mamy dzisiaj, zajmujemy się tylko i wyłącznie A1 i A3, czyli to jest w zasięgu wzroku. Teraz będziemy mieli kontrolę pilotów i kary. Po kursie, egzaminie będziemy pamiętali o bezpieczeństwie, kto może nas skontrolować i jakie kary, tak? Więc przede wszystkim kto jest upoważniony do kontroli? Pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, tak? Inspekcja Nadzoru Lotniczego to są. Policja, Straż Graniczna, czyli mundurówka, Służby Ochrony Państwa, Agenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowe, Służby Więzienne, Żandarmeria, Straż Marszałkowska i Straż Miejska czy Gminna, prawda? Więc troszeczkę tych jest. Tak samo dotyczy to strażników leśnych lub funkcjonariuszy straży parku, na przykład w parkach narodowych. Wszystkie te służby mają dostęp do rejestracji, do rejestru operatorów bezzałogowych statków powietrznych, mogą szybko zweryfikować Twoje uprawnienia. Jeśli dojdzie do ich naruszenia, kary mogą być wymierzane zgodnie z ustawą o prawie lotniczym, tak? Co dalej? Jeżeli nie możemy znaleźć drona lub zniknął nam z pola widzenia, zgłaszanie zdarzeń lotniczych, anonimowo można też, jest w systemie, tym, które tutaj widać. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Powiadomienia o zdarzeniach lotniczych. W celu przekazania informacji o problemach w locie bezzałogowego statku powietrznego, służbą ruchu lotniczego należy postępować zgodnie z procedurami PASZP-u. Jest tutaj link do tego też. Zgłoszenie nie ma na celu wyciągnięcia konsekwencji, a jedynie chodzi o to, żeby zawiadomić poszczególne służby, bo może się okazywać, że na przykład nam dron uciekł, tak, bo nie wiem, wiatr uniemożliwił mu powrót, tak, do punktu bazowego, on nadal wisi w powietrzu, a tam planowany jest lot śmigłowca, tak, lotniczego pogotowia ratunkowego, dlatego w takiej sytuacji trzeba powiadomić PASZP o tym. Zawsze miej świadomość konsekwencji naruszania przepisów i ponoszenia odpowiedzialności za nielegalne działania lub błędy. Tak, zdarzają się takie sytuacje, można zostać ukaranym, można nawet iść do więzienia, więc to nie są takie tematy wcale błahe. Wiadomo, że jak byliśmy niekarani, a temat jest niezbyt szkodliwy, czy nie ma dużej szkodliwości, no to wiadomo, że zwykle kończy się na ustrzeżeniu czy grzywnie, ale może dojść do sytuacji takiej, że zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności, sprawa sądowa, mogą nas skazać nawet na pozbawienie wolności do lat 10, więc to nie są takie wcale żarty i trzeba do tego podejść jednak poważnie. Po locie, teraz co się dzieje, jeżeli zakończyliśmy lot? Tak, więc po locie wyłączamy całe drona i aparaturę, czy najpierw drona, później aparaturę. Sprawdzamy temperaturę silników i też akumulatorów, prawda? Czy któryś z silników jest cieplejszy? Warto sobie taki test robić, bo wtedy wiemy, że on z dużym, większym obciążeniem pracuje. Ale też zdarza się tak, że jest wiatr na przykład i dwa silniki pracują mocno, a dwa słabiej, więc nie zawsze to tak jest to takim czynnikiem, ale na pewno też akumulator. Trzeba zwrócić uwagę na jak wyglądają poszczególne elementy konstrukcyjne, śmigła, akumulatory, tak jak mówiłem. No i fajnie jest akumulator przechowywać poza dronem, czyli wyciągamy go z drona, bo pamiętajcie, że akumulator w różnych warunkach może się uszkodzić, tak? Powiedzmy, że temperatura będzie wyższa, zmiany ciśnienia gwałtowne lub uszkodzenia mechaniczne, a nawet jakieś wady fabryczne, więc warto akumulatory nosić w przeznaczonych do tego innych miejscach, czy nawet takie lipobagi tak zwane się stosuje, czyli etui do przechowywania akumulatorów, które są niepalne. Naładujemy do napięcia przechowywania. Zwykle to jest przy lipo, to jest około 3,5 V na celę.
to wszystko zależy oczywiście od typu akumulatora, ale tak, żeby było około 60% stanu naładowania, wtedy jest optymalnie. Wiadomo, że różne akumulatory mają różne charakterystyki rozładowania, ale zwykle jeżeli nawet naładujemy w tych nowoczesnych dronach do pełna, to system sam nam rozładuje akumulator do stanu przechowywania. Nie zawsze tak się zdarza, wszystko zależy od modelu, prawda? Jeżeli chodzi o akumulator pozostawiony w ładowarce, może się zapalać bez nadzoru, może się zapalić, spowodować poważny i trudny do ugaszenia pożar. Tak, szczególnie jak ładujemy dużym prądem, może się okazać, że ładujesz na przykład 3 albo 5 akumulatorów równolegle, jeden ma dużą oporność i on ledwo się ładuje, a prąd przechodzi duży na kolejne akumulatory i zdarzają się takie sytuacje, że są pożary podczas ładowania, szczególnie pakietów LiPo bez BMS-u, czyli bez Battery Management System. Te drony nowoczesne zwykle mają akumulatory droższe już z BMS-em i tam te zagrożenia są mniejsze, ale tak czy inaczej warto zwracać uwagę i nie zostawiać akumulatorów i też nie przechowywać w hubie włączonym do ładowania, bo wtedy są cały czas na 100% i to jest też niedobrze, bo ogniwa puchną, jeżeli są cały czas naładowane na stówkę. Jedziemy dalej, foto i wideo. Naucz się podstawowych technik fotografowania. No tak, oczywiście trzeba ogarnąć ekspozycję, kadrowanie, latanie przy filmowaniu na przykład może być trochę trudniejsze, bo skupiamy się na kadrowaniu, a dron nam leci w drzewo, więc trzeba ogarnąć najpierw bezpieczeństwo, a później już same ujęcia. Komponowanie, tak jak mówiłem, kadrowanie, świadomość, z której wysokości najkorzystniej. Ja o tym dużo mówię i też są studia przypadku z pracami kreatywnymi w moich warsztatach online, tak jak powiedziałem wam wcześniej, na przykład z Mini 3 Pro wykonywałem takie pokazowe sesje i dokładnie punkt po punkcie omawiałem z narracją, co robię, jakie są moje założenia, jak je realizuję i jaki jest efekt końcowy. Nie? Eksperymenty z różnymi ustawieniami kamery, z rozdzielczością, z migawką ISO. Oczywiście filtry też warto stosować, bo dużo dronów nie ma przysłony regulowanej, więc filtry ND czy NDPL wskazane są i tak dalej. Funkcje stabilizacji obrazu, tak, poprzez albo gimbala, albo poprzez stabilizację wbudowaną, czy w postprodukcji na bazie żyroskopu. No i też trzeba pamiętać, że niektóre obiekty mają prawa autorskie, na przykład Stadion Narodowy i tak dalej, więc publikacja czy zarabianie na tych obiektach może być ograniczone. Warto też zadać pytanie, na przykład, nie wiem, administracji stadionu, czy my możemy puścić film na YouTubie, czy opublikować film na YouTubie, czy na Instagramie, bo w ten sposób może nam się generować jakaś wartość i czy oni na to wyrażają zgodę, prawda? Kolejna lekcja to już jest test, więc mamy zakończenie i tutaj mamy te wszystkie rzeczy zrobione, jeżeli chodzi o kwestie latania. Pamiętajcie, że ten quiz nie jest wiążący i to wcale nie znaczy, że to jest egzamin, tylko takie krótkie sprawdzenie. Teraz przechodzimy dalej i mamy tutaj podsumowanie całego kursu. I o czym tutaj możemy się dowiedzieć, że jeżeli nie ogarnęliśmy tego zbyt dobrze, jeżeli nie czujemy się na siłach, żeby podejść do testu, no to wiadomo, że można takie szkolenie odbyć jeszcze raz, można przejrzeć najważniejsze zagadnienia z tego kursu, jest podsumowanie poniżej, zapoznać się też z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi dronów na stronie ULC, czyli Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a tutaj są najważniejsze zagadnienia, 15 punktów, tak? Zachowaj ostrożność, przewiduj, myśl, unikaj niebezpiecznych sytuacji, ale także nie stwarzaj zagrożenia, czy nie naruszaj osób postronnych, bezpieczeństwa, czy zwierząt, czy siebie, pilota i obserwatora. Planuj lot z Pansa Check-in, ale także właśnie z funkcją, która się nazywa teraz Drone Tower. Tego jeszcze nie uzupełniono na dzisiaj, ale już wprowadzono Drone Tower. Sprawdzaj prognozę pogody. To wiadomo, szczególnie jeżeli chodzi o wiatr i wilgotność powietrza i indeks promieniowania. Nie stwarzaj zagrożenia dla ruchu lotniczego, czyli nie ma takiej opcji, żebyśmy latali na wysokości, nie wiem, 500 metrów, bo testujemy sobie wysokość maksymalną i zasięg. Nie robimy takich rzeczy, bo tam latają załogowe statki powietrzne. Nawet jak latają niżej statki powietrzne, na przykład w pobliżu, nie wiem, szpitali czy podobnych miejsc, tak, urazówek,
to trzeba uważać też. Tak samo dotyczy to GoPro i takich miejsc, gdzie są akcje prowadzone, tak? Nie wiem, miejsca turystyczne, góry i tak dalej. Możemy tam niby latać, ale mogą się pojawić akcje ratunkowe, więc trzeba na to uważać. Także kiedy, tutaj nie jest o tym powiedziane, ale słuchajcie, jeżeli teren jest mocno pofałdowany, na przykład latamy w Beskidach, tak? O tym też mówiłem, czy w Bieszczadach poza parkiem. I mamy taką sytuację, że przelatują samoloty. Dla samolotów czasami ta wysokość, bo oni też mają AGL 150 minimalne, muszą się trzymać, może się być zachwiana, bo ktoś sobie chce zrobić oblot na przykład na paralotni niżej, więc trzeba jeszcze na to zwrócić uwagę, że zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście nie latamy w pobliżu lotnisk, no chyba że latamy na rzecz lotniska i jest dzień serwisowy albo godziny serwisowe i nie ma ruchu lotniczego, więc wiadomo, że takie sytuacje też można promocyjny materiał dla Okęcia na przykład nagrać i tak dalej, nie? Stwarzamy zagrożenia dla chronionych urządzeń, obiektów, obszarów. Tak, trzeba pamiętać, że niektóre urządzenia techniczne, na przykład ujęcia wody, oczyszczalnie czy elektrownie, tam nie można też latać, ale to zwykle na mapach jest zaznaczone. Zgromadzenia ludzi, imprezy masowe też nie latamy, szczególnie nad tłumem, no chyba że latamy na rzecz organizatora, to wiadomo, albo sobie po prostu z daleka nagrywamy jakąś miejscówkę podczas imprezy masowej, tam gdzie jest już poza strefą. Nie zapominamy o RODO, czyli o zbieraniu też danych osobowych. Pamiętajmy o poziomie hałasu, żeby nie zakłócać spokoju zwierząt i ludzi i prywatności. Też wiadomo, że ponosimy odpowiedzialność, więc to jest istotne. To nie jest zabawka bezkarnie, nie możemy się nią bawić, tylko stanowimy część systemu całego bezpieczeństwa i wpływamy na to bezpieczeństwo, prawda? Zgodnie z przepisami i zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami latamy. Nie lekceważ instrukcji, przeczytaj ją. I tak jak mówiłem, trzeba uważać i nie lekceważyć sobie tego. A jak widzisz, że ktoś lata w sposób naruszający prawo, no to też zwróć mu uwagę, tak? Albo przynajmniej zapytaj, jak to wygląda, bo może ma zgodę na taką misję. Używaj sprawnych technicznie dronów i akcesoriów. W przypadku awarii nie panikuj, śledź wzrokiem i powinien zadziałać tryb automatyczny, a jeżeli coś nie gra, to też możesz się zbliżyć do takiego drona, prawda? Jeżeli wykonujesz misję w strefach z ograniczeniem, musisz posiadać pozwolenia i zgody. Dobra. Tutaj jeszcze jest słownik tych poszczególnych wyrażeń i zwykle to są wyrażenia anglojęzyczne, na przykład AGL to jest above ground level, czyli ponad poziomem gruntu, prawda? To jest ta wysokość i mamy tych więcej wyrażeń w lotnictwie. Zwykle one pochodzą z języka angielskiego i warto sobie je przyswoić. Nie ma ich tutaj tak bardzo dużo. Na przykład lot w los to jest lot w zasięgu wzroku, visual line of sight, prawda? I tak dalej. TWR, no to wiadomo, to jest tower, prawda? Czyli to jest wieża. To są takie skróty, które pochodzą z angielskiego głównie. Więc to jest chyba to i zakończymy sobie w tej chwili ten kurs. To jest wszystko, o czym chciałem powiedzieć. Czeka Was egzamin. Ja nie będę tutaj w tej części tego egzaminu robił, czy przechodził poszczególnych części. Natomiast dziękuję serdecznie za ten czas, który spędziliśmy razem. Egzamin składa się z 40 pytań, ale pamiętaj, że jest pół godziny i można też podchodzić do egzaminu kilka razy. To jest to, my wracamy w tej chwili na stronę główną i to jest to, co mamy. Ja mam tutaj egzaminy zaliczone, robiłem je, tutaj mamy kompetencje pilota i jest tutaj kurs zaliczony na dzisiaj, prawda? 22 kwietnia, wcześniej robiłem to prawie 4 lata temu. Fajnie, to jest tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że jestem autorem też warsztatów online. Są darmowe warsztaty, na przykład pierwsze kroki z dronem. Linki znajdziecie w opisie pod filmem, ale są też bardzo kompleksowe, fajne warsztaty pomocne, gdzie pokazuję krok po kroku, od pudełka po projekty kreatywne, jak w pełni wykorzystać drona. Na przykład Mini 4 Pro, Era 3, Mini 3 Pro. Są też aplikacyjne. Zajrzyjcie do mnie na moją stronę z kursami, na stronę Akademii. Ponad
14 tysięcy ludzi skorzystało, więc warto takie rzeczy robić. To jest moja pasja, to jest to, co robię przez cały czas. Można ze mną też skontaktować się podczas sobotnich sesji live o 9.30, latająca kawka. Już ponad 300 takich sesji się odbyło. Mam też grupę, taki program na stałe, który nazywa się Team 250 gramów szczęścia, gdzie rozwijamy się, oceniamy swoje prace, mamy zamknięte grono, możemy powiedzieć sobie trochę więcej, skorzystać z pomocy, wesprzeć się, zmotywować wzajemnie. Więc jeżeli potrzebujesz czegoś więcej, to też jest Team 250 gramów szczęścia. Dzięki na teraz za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Dajcie znać w komentarzu, jakie są tutaj uwagi. I trzymam kciuki za super loty, legalne, bez żadnych problemów i też, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie przede wszystkim, nie? I w ramach zdrowego rozsądku. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce w kolejnych ciekawych epizodach. Cześć!